Czesiankiem, jest ten okulajnik. Nazywam się Stanisław Dus, choć to pewnie nic wam nie mówi. A te dwie postacie znacie? Tak myślałem. Ja z Władysławem Nechiebeckim jestem jednym z twójców tych Uniwisów. Moja historia zaczyna się we Lwowie 16 marca 1927 roku, skąd jako nastolatek zostałem wraz z rodziną przesiedlony do Wałbrzycha. Pracowałem w kopalni węgla kamiennego Biały Kamień, służyłem w wojsku. W końcu trafiłem do przedsiębiorstwa państwowego Film Polski w Łodzi, a później do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej i zostałem rysownikiem i reżyserem filmów animowanych. Moim pierwszym filmem były awantury ajamskie Koziołka Matołka w roku 1961. Znacie jego mościa. O, albo ten zacny podróżnik z miasta Kijaka. To też moje dzieła. Największą sławę i radość przynieśli mi jednak moi kochani Bolek i Olek. Zapraszam do mojej pracowni i magicznego świata animacji.